Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z serii Top 5. W dzisiejszym odcinku 5 kreatur, które genialnie zmierają słomę. Zapraszam do oglądania. Na miejscu 5 znajduje się kreatura, która już była w topce i zapewne jeszcze w jakiejś będzie. Mianowicie chodzi tutaj o Mantisa, który jest iście szwajcarskim zegarkiem. On jest po prostu do wszystkiego. Wystarczy dać mu odpowiednie narzędzie. W tym przypadku, jak da się mu metalowe kilofy, potrafi z jednego drzewa wziąć od 73 do 179 słomy. To jest absolutny rekordzista w tej topce. Nikt nie wyciągnął więcej z jednego drzewa. Ma on, podobnie jak to było w tamtej topce, 275 życia i 220 jednostek udźwigu. No i tak samo jak w tamtej topce, porusza się nie szybko, nie wolno. Tak średnio. Na kolejnym miejscu, miejscu czwartym, znajduje się coś większego. Mamut. Posiada on 850 życia i aż 500 udźwigu. Porusza się od drzewa do drzewa dość wolno, ale jak już do jakiegoś dojdzie, potrafi wyciągnąć od 57 do 68 słomy. No i muszę przyznać, że mamut mi się kojarzył z kimś, kto powala drzewa. Wiecie, że on właśnie do tego powinien służyć. Na przykład ma redukcję wagi na drewno aż 75%, ale co z tego, jak z jednego drzewa wyciąga od 7 do 10 kawałków drewna. Śmiechowarte. No, ale nie o drewnie my tu mówimy. Chodzi nam oczywiście o słomę. A w temacie słomy, no skoro jest na tej topce, bo na top 5 zbieraczów drewna go nie było, a to oznacza, że ze słomą radzi sobie zdecydowanie lepiej. Kolejnym dinozaurem na naszej liście jest Bronto. Rozmiar do czegoś zobowiązuje, dlatego Brontozaur na pierwszym levelu ma aż 1863 HP i może udźwignąć aż 1600 jednostek. Na tym polega odpowiedzialność. Co więcej, jego wielkie rozmiary pozwalają mu powalać drzewa z dość dalekiej odległości. Tutaj jednak jego zalety się kończą, ponieważ z jednego drzewa potrafi wziąć od 73 do 93 słomy. Każdym jednym atakiem powali tylko jedno drzewo i jest strasznie wolny. Mimo to jego życie, jego udźwig i jego zasięg zapewniło mu miejsce na podium. Na kolejnym, czyli na drugim miejscu na podium, znajduje się Triceratops. Ma on marne w porównaniu do Brontozaura 375 punktów życia i jedynie 365 punktów wagi na pierwszym levelu. Co więcej, normalnie porusza się dość wolno. Z jednego drzewa potrafi wziąć najniższą wartość ze wszystkich na topce, czyli 38, no już trochę bardziej satysfakcjonujących 90 słomy. No to nie rozumiem. Życie B, udźwig B, szybkość B, minimalne zbieranie słomy B. Dlaczego on jest na drugim miejscu, panie? Otóż tutaj nie chodzi o żadne z tych czterech czynników. Chodzi tutaj po prostu o przepustowość, czyli ile możemy zebrać słomy w jakiś okres czasu. Pod tym względem Triceratops niszczy normalnie każdego, nawet miejsce pierwsze. Może z wyjątkiem Tex Stridera, ale tu już jest większy stan umysłu. Ale stopki każdego. Wystarczy pójść z nim w gęsto zalesiony teren i kazać mu szarżować. Jak dobrze będziesz manewrował, w 5 sekund będziesz miał 1000 słomy. Dziękuję, dobranoc. Standardowo przed pierwszym miejscem kilka stworzeń, o których po prostu nie można nie wspomnieć. No i oczywiście również standardowo muszę tutaj wspomnieć właśnie o Tex Striderze. Jak nim wejdziesz do lasu, to... Panie, tu nie ma lasu. Kolejnym ciekawym stworzeniem jest jeleń, który jest dość szybki, ale na tym jego zalety się kończą. No i oczywiście kochana kryształowa wywka, która potrafi zbierać słomę powiewem skrzydeł. Natomiast na pierwszym miejscu jest Megatherium. Wybrałem tego leniwca na to miejsce z kilku przyczyn. Ma dużo życia, ma duży udźwig, potrafi z jednego drzewa wziąć od 53 do 88 słomy, no i jest dość szybki. Czyli krótko mówiąc, mało co nam może podskoczyć, dobrze zbieramy tą słomę i przede wszystkim jest szybki. A to mógł nam zaoferować tylko Mantis w tej liście. No i po prostu mi z tych 5 stworzeń najlepiej się zbiera słomę właśnie za pomocą Megatherium. Krótko mówiąc, Megatherium ma to, czego nie ma Triceratops. Można nim się normalnie poruszać, bo Triceratops to... Dramat! Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć!